Uwaga! Odcinek wyłącznie dla fanów piłkarskich. Jeśli wolisz e-sport, włącz sobie CS-a i się odczep. Podpisano LKS Niedźwiedź. Ja nazywam się Szymon Adamski i zapraszam Was na specjalny odcinek poświęcony awanturze o misia. A dokładniej niedźwiedzia. No i gdybyśmy chcieli być jeszcze bardziej dokładni, to niedźwiedzia z herbu LKS Niedźwiedź, polskiego klubu z A-klasy. I co ciekawe, ten sam niedźwiedź znajduje się w herbie niemieckiej organizacji e-sportowej ESC Gaming. Jeden miś, dwa herby, no i się zaczęło. Jeśli dostrzegliście podobieństwo, to nie jesteście sami. Szybko zdobyto informację, że starsza wersja herbu to ta z Niemiec, więc problem leży po polskiej stronie. No i jaka była pierwsza reakcja klubu z A-klasy na całe zamieszanie? W skrócie, spieprzać nam stąd. A następnie postanowiono rozładować emocje, no chyba żartem troszkę nie na miejscu. A kiedy zorientowano się, że to sprawa nie na żarty, wtedy postanowiono napisać oficjalny komunikat na twitterowym koncie klubu, który wygląda tak. Później skropnięto jeszcze coś takiego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o oficjalne komunikaty ze strony klubu LKS Niedźwiedź. Mamy do nich podobną prośbę. Nie linczujcie nas, jeśli drama będzie miała swój ciąg dalszy, a my o tym nie będziemy informować. Na moment nagrywania filmu mówimy Wam tyle, ile wiemy, no ale sprawa jest wciąż w toku, więc jeszcze wiele się w tej materii może wydarzyć. Jednak już na tym etapie można wysnuć pewne wnioski. Przede wszystkim w tweetach zespołu LKS Niedźwiedź przewija się, że oni proszą, oni dziękują, oni mają nadzieję, natomiast brakuje słowa przepraszam, chyba tego podstawowego, ponieważ posługiwali się cudzą własnością przez kilka lat. Ja rozumiem, że robili to nieświadomie, ale tak to już jest w życiu, że czasem trzeba płacić za błędy poprzedników. No właśnie, a jeśli nie chcą płacić, to chyba wypada przeprosić, bo nawet niedźwiedziom przyda się trochę pokory.